Siema, jestem Szymek i dzisiaj was mniej więcej oprowadzę o historii, która się wydarzyła jakiś czas temu, jak w ogóle na to wpadłem i zacznę jakoś dwa dni wcześniej, więc oglądajcie. Od razu nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować ten kanał. Wyszedłem na balkon, bo zobaczyłem jak ładnie świeci słońce. Pomyślałem, że wyjdę i nagram tam coś. Gdy już wyszedłem, przypomniałem sobie, że jednak w Nowym Jorku nie ma prawie w ogóle miejsc, gdzie byłaby jakakolwiek cisza i nie byłoby ludzi. Więc wróciłem się i tak oto jestem w tym miejscu w moim pokoju. Wiem, to nie jest jakaś super historia, ale wydaje mi się, że to jest najlepsze miejsce w tym momencie do nagrywania czegokolwiek. Więc zacznę dwa dni wcześniej, od czego się zaczęło. Chciałem pójść jeszcze trochę wcześniej, ale też nie ma jakoś szczególnie to sensu. Ostatnie dwa dni przed tym wydarzeniem były praktycznie najcięższe. Byłem już w miarę wykończony, podczas gdy moje dwie koleżanki i kolega chcieli, byśmy znowu pojechali na Manhattan i na World Trade Center, więc pojechaliśmy tam, porobiliśmy różne zdjęcia, w tym momencie możecie je wszystkie widzieć tutaj po boku mnie. Wszystko wydawało się w sumie takie jakieś płaskie z takiego wysoka miejsca, które wydawało mi się bardzo wysokie. Okazało się nie być takie wysokie w porównaniu do One World Trade Center, który ma w sumie inną nazwę, ale ja to tak pamiętam w każdym razie. Wróciłem do domu o godzinie 3, po czym na kolejny dzień oni znowu chcieli pojechać na Manhattan, by pozwiedzać różne miejsca i by zobaczyć fajerwerki. Na końcu wylądowaliśmy trochę w innym miejscu. Ten dzień wróciłem o północy, troszeczkę później, północy chyba 30. Problem w tym, że o jakąś godzinie po 4 miałem być na Manhattanie z powrotem, bo moje dwie koleżanki chciały, bym pojechał z nimi na koncert Ed Sheerana, bo one już tam były przez dobre parę godzin w kolejce. Parę godzin mam na myśli z 8. Mogę się mylić, ale też chyba nie. I co najlepsze, ja w ogóle nie byłem niewyspany. Gadałem głupoty, możecie to zobaczyć w vlogu, bo możliwe, że zrobiłem z tego vloga mniej więcej na moim normalnym kanale, którego już nie używam i jest nieaktywny, Szymeku95, więc zobaczcie sobie w opisie, dodam ten film do opisu. Tutaj możecie zobaczyć, że szedłem sobie po prostu przez ulicę, bo nagle w Nowym Jorku nie było nikogo o tej godzinie, co jest akurat ciekawe. Byłem w MKS-ie, czyli w autobusie, i każdy naokoło mnie spał i miał zamknięte oczy. Już przyjechałem na ten Manhattan, kolejka była przez parę bloków, taka mega strasznie długa, że to po prostu hit był. A żeby znaleźć te nasze koleżanki, to było już w ogóle masakra. Musimy patrzeć lokalizacją na żywo, gdzie one są i w którym miejscu jeszcze przez pewien czas błądziliśmy, bo GPS w iPhone'ach działał tak bardzo słabo. Nagle je znaleźliśmy i staliśmy razem z nimi w kolejce i to naprawdę blisko już było, patrząc, że one przez taki długi czas stały tam. I wpadliśmy na mega fajny pomysł, by pójść do przodu, bo akurat nikt się nie patrzył i nikt na to nie przywiązywał szczególnie uwagi. Gdy już widzieliśmy Ed Sheerana po drugiej stronie barierek, postanowiliśmy, że przejdziemy sobie takim ukradkiem, delikatnie, powoli, i nam się udało. Nawet to nagrałem na tej kamerce, która do tej pory nagrywa z ujęcia, na którym byłem na dworze, coś. Więc jak znajdę na kamerce ten moment, gdzie przechodzimy, to on będzie w tym momencie tutaj. I co dziwne, właśnie udało nam się przejść, tak bez problemu, za darmo, w miejsce, gdzie był Ed Sheeran. I to bardzo blisko. Więc staraliśmy się jeszcze lepiej tam przejść sobie pomiędzy ludźmi, bo się dało. No, przejśliśmy dość blisko. Nie dało się jakoś super blisko, ale przeszliśmy, bo nie chcieliśmy się jakoś mega mocno przebiegać, bo to było też słabe raczej. Ale do Ed Sheerana nas dzieliło naprawdę bardzo blisko, co niestety moja kamerka dobrze nie uchwyciła, bo jednak ona widzi o taki kąt szerokości 150 stopni, więc żeby było widać Ed Sheerana tam gdzieś, to uch. A ja wtedy miałem tylko Motorola. Nie robiła prawie w ogóle zdjęć i no. Nagrania takie, jakie były, zrobiłem. Możecie je zobaczyć tutaj razem ze zdjęciami, jak teraz mówię. Ale przeżycia były naprawdę super i mega się cieszę. Trochę wtedy też marudziłem, przez co może wkurzałem ich tam, bo jednak długo czekaliśmy na tego Ed Sheerana. Nie patrzyłem w sumie na nich,
bo one bardzo długo już na to czekały. Ja się cieszę, to był naprawdę super koncert, super wydarzenie, do tej pory to pamiętam, bo to było naprawdę mega i mega wspomnienie, także dziękuję wam, dziewczyny, za to. Może to oglądacie, chociaż bardzo w to wątpię, że po prostu takim głupim sposobem, przejściem sobie, podczas gdy inni stoją, zobaczyłem Ed Sheerana i to bardzo blisko. A co lepsze, moja inna koleżanka pojechała na koncert Ed Sheerana jakoś kilka dni później, chyba z 4 albo coś takiego. I ona jakoś zapłaciła z $300, by go zobaczyć, co jest akurat ciekawe. I była naprawdę bardzo daleko od niego, ale miała lepsze zdjęcie, bo ma iPhone'a. I tak uważam, że to ja wygrałem, nie ona, bo zdjęcia są naprawdę mało ważne. Mam chociażby tylko dowód, co jest najważniejsze. A przeżycia były mega super moje, więc to jest najważniejsze. I to tyle. Dzięki za oglądanie, zostawcie tego lajka, zostawcie subskrypcję, jak wam się podobało, chociaż trochę. I to tyle. Pa! O my, specjalnie idę dograć ten jeden głupi moment, bo moja kamerka dalej cały czas właśnie nagrywała to i nie mogę tego wydobyć, bo za długo by się pobierało 2 GB, podczas gdy chcę tylko kilka sekund klipu.